Witam was bardzo serdecznie. Znowu gramy w Conquera. Ostatnio pokonaliśmy dość nietypowego bossa. Nietypowego, bo nas w ogóle nie atakował. No i cóż, teraz możemy sobie bezpiecznie, znaczy prawie bezpiecznie plądrować jego zamek. To znaczy tutaj nasze zadanie polega na wydostaniu się z tego zamku. No i żeby się wydostać potrzebujemy trzech kluczy. I tak jak zawsze mniej więcej wiedziałem co zrobić, teraz nie za bardzo pamiętam kolejności zadań, które będziemy wykonywać. Wiem tylko, że będą tutaj zombiaki i nietoperze. I one w znacznym stopniu nam utrudnią nasze zadanie. Dobra, trzy klucze. Wiem, że najpierw trzeba jeden konkretny klucz zdobyć, żeby zdobyć następne, bo on tam odblokowuje taki most. No i cóż, będziemy biegać do ogrodu. Nie wiem, czy tu w sumie ogród jest pierwszą taką lokacją, którą musimy odwiedzić. Jak w ogóle wejść do góry? Od tego chyba powinniśmy zacząć. A! No tak. Skończyliśmy tak jak wieśniacy, których w poprzedniej części powrzucaliśmy. O, przy samych drzwiach nas teleportowało. Dobra, więc... O nie, tylko nie zombiaki. Nie, nie chcę z nimi walczyć póki co. Chociaż może tędy, może tutaj coś będzie ciekawego. Gdybym miał jakieś podwyższenie, na które mógłbym wejść, no to wtedy spoko. Oczywiście mógłbym z nimi walczyć, ale tak to nie za bardzo jestem w stanie im cokolwiek zrobić. Muszę wejść na te szafy, na te górne półki, tylko właśnie, gdzie to jest podwyższenie? Jak się tam w ogóle dostać? Może jakoś tędy? Okej. Tylko, że właśnie, mamy tutaj nietoperze, o ile się nie mylę. Które nas po kolei atakują. Możemy się ich oczywiście pozbyć. Na szczęście atakują nas właśnie po kolei, więc... Możemy się ich dość łatwo pozbyć. Jeszcze są jakieś? Nie, tutaj bodajże były tylko cztery. Mówiłem o tym poprzednim... Nie, w jeszcze poprzedniej... przednim odcinku, że będziemy tutaj mieli dwie nowe bronie. No i nie kłamałem. Jak widzicie, mieliśmy też kuszę. Co prawda przez bardzo długi czas... Znaczy krótki czas. Ale jednak wystarczający, żeby się nią nacieszyć. Te nietoperze zabiliśmy dlatego, że one w pewnym momencie nas mogą zaatakować, kiedy idziemy po tych... Znaczy po tym piętrze akurat, a tu jest jakieś przejście, o ile się nie mylę. Przejście, które będzie potrzebne, żeby zdobyć klucz. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj też są nietoperze. Nie widzę tutaj żadnej możliwości zestrzelenia. Nie ma tego znaczka, więc chyba nie ma tutaj nietoperzy. Cholera, nie! Zostaw mnie. Musimy się ich jakoś pozbyć. O nie, oni mogą po tym chodzić. Znaczy, mogą też oczywiście spaść, więc... Cholera!
Dobra, teraz mam nadzieję, że nie wejdą. Nie widzę tutaj żadnej. Samicy zombiaka. Chciałem go zestrzelić tak, jak leżał, znaczy zwisał stamtąd. Ej, dostał skrzydło. Tam już widzę z daleka klucz. Zombiaki jakby zginęły. Dobra. Tylko, że od tej... A nie, dobra, już widzę. Tutaj trzeba tędy przejść. Niestety znowu mamy problem z tym wąskim... Z tymi wąskimi... deskami, po których musimy iść. Jezu, jak ja nienawidzę czegoś takiego w tej grze. O, a tu jeszcze węższe chyba są te deski. Przez te kamery tu będzie wszystko. Okej, więc mamy klucz. Pierwszy klucz. Oczywiście jeśli spadniemy, to ten klucz stracimy. Chociaż z drugiej strony pewnie też stracimy życie, bo to jest dość wysoko. Pamiętajcie, że w tamtej wieży, do której musiałem się cofnąć, też no, gdzieś taka wysokość zapewniała śmierć na miejscu. A jeszcze nie mam pełnego życia, mam tylko 4 te kostki czekolady. Więc tym bardziej. No, a tu jest jeszcze przepaść. Dobra, Jezus. A, no i oczywiście zombiaki też tutaj gdzieś będą się kręcić, więc też musimy uciekać. A pamiętajmy o tym, że jednak skakać z tym kluczem, no nie możemy. Skakanie przed zombiakami to jest właściwie najlepszy sposób ucieczki przed nimi. I z tego, co się orientuję, kiedy otworzymy tym kluczem jedną z kłódek, to wówczas... Co wówczas się stanie? Wówczas jeden... Znaczy, właśnie jeden klucz stanie się już dostępny. W sensie, będziemy mogli wyjść z nim, bo on się znajduje w ogrodzie i nie ma tam jak dojść do tych drzwi. Tam się powinien most pojawić. No ale okej, nietoperzy wszystkich się pozbyliśmy w tej lokacji. Więcej ich nie będzie. Cholera, zombiaki. Spieprzać ode mnie. Teraz nie wiem, czy iść tamtym korytarzem, czy iść tutaj. Nie, tutaj nie ma wyjścia, no dobra. Idźmy wtedy tam na wprost. Spieprzaj ode mnie, ty też. Nie, ty też ode mnie spieprzaj, idź stąd. Nie! Okej, jestem w dobrej lokacji, poznaję ją. Otwieramy drzwi. Tutaj w sumie mogę na poręczy stanąć i je skosić. Okej, pierwszy klucz. O, i widzicie, pojawił się mostek. Właściwie to wysunął się, bo on tam był od samego początku. Idziemy teraz tędy. Chyba... Jezus, nie! No i właściwie strzelanie tutaj z tej strzelby, bez żadnego miejsca, w którym... No, nie możemy oberwać od zombiaków. Trochę się mija z celem, bo nawet jeśli je tutaj zabiję, bo początkowo jak w to grałem, myślałem, że wystarczy je wszystkie skosić i będzie po sprawie. No ale nie, bo... Bo one się pojawiają na nowo. Niemniej to jakoś zabije... Tutaj co są? Dobra.
Dobra, idziemy więc do ogrodu. Zobaczymy, co tam na nas czeka. To znaczy, czeka na nas tam klucz. Tylko właśnie. Tutaj jest taka komfortowa sytuacja, że mogę sobie na żywopłot skoczyć. To znaczy, może nie na ten, bo ten jest za wysoki. Ale tam w środku jest niższy. Okej. Powalczymy sobie teraz z zombiakami. Ty giniesz. Ciebie nie trafiłem. Ale cię trafię za chwilę. Okej. Nie ma szuba. Dobra, co mnie tu jeszcze... Co tu jeszcze tak sapie dziwnie? A, to ona. Dobra, postaram się... Staram się tu jakoś przejść, ale jak widzicie tam... Tam już czekał na mnie zombiak. Cholera. Nie biegaj za mną. Spieprzaj ode mnie. Ja idę w drugą stronę. Cholera, jeszcze idę w kolce, nie? No i to będzie drugi klucz. A trzeci pamiętam, że był jakoś tak sprytnie ukryty. Okej, mamy ten most, którym przyszliśmy. Widzimy oczywiście tą samą drogą. No przedtem mogliśmy tutaj w tym ogrodzie tych wieśniaków powybijać, no bo potrafiliśmy latać, tak. Teraz ta moc przestała działać. Nie, ich jest... A dobra, trzech. Tamten czwarty to był wieśniak, którego jeszcze nie zdążyłem zabić. Dziwne, że się nim nie zajęły te zombiaki. Najgorsze jest to, że tego klucza nie mogę odłożyć i i wtedy ich nawalać. Spieprzać ode mnie, powiedziałem. Okej, brama. Drugi klucz. Dobra, teraz musimy... To jest zapewne na... Pamiętam gdzieś tak mniej więcej, gdzie to jest. I to jest w tym. To jest chyba tutaj, gdzie... Gdzie jest ta maszynka do mielenia. Idziemy szukać drabiny, bo ona z daleka nie jest widoczna. Ale wydaje mi się, że to jednak tutaj. Tak, jest drabina. Dobra. No, muszę uzupełnić życie i teraz tak. Teraz tak, gdzieś tutaj. Muszę przybliżyć się. Tutaj jest jakieś przejście. I to chyba tutaj było to przejście. Tu musimy podskoczyć wyżej. Okej. I tu mamy wajchę. No ej. Co jest? Czemu nie mogę chwycić? No, udało się.
No i teraz możemy z tym kluczem wyjść, to znaczy mamy otwarzone przejście, także spoko. Tylko teraz ten klucz, dobra, teraz chyba powinienem się cofnąć. Cholera. Całe szczęście, że nie stało mi się nic poważnego. Teraz chyba na tę rurę musimy wejść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, mamy klucz. Trzeci klucz i ostatni. Kurde, krótki ten świat. Strasznie krótki. W sumie ścieki też nie były jakoś szczególnie długie. No ale wiecie, ścieki to jest taki świat nijaki moim zdaniem. Ścieki się pojawiają w wielu starych grach. A takie mroczne zamkowe levele... Nie, no mroczne zamkowe levele w sumie też, ale... Zawsze lepsze to niż ścieki. No i otworzyliśmy sobie przejście w końcu. Ale tam widzieliście, jest taka beczka. Oh yeah, I forgot about those guys. Yeah. Okej. Mamy beczkę, to znaczy będę na niej ten... Na tym może zakończę, tylko wskoczę na tę beczkę. Ty głupia... Głupi zombiak. No, teraz możemy swobodnie po nich przejeżdżać. Dobra. Ja póki co się z wami żegnam. Za chwilę stąd wyjedziemy. Ale o tym w następnym odcinku. Zagrajmy w Conker's Bad Fur Day.